Wszystkie gratulacje panu poselom zaawansowane na następny kongres Puchar Polski. Myślę, że naszym wykonaniu był bardzo zły dzisiaj, przede wszystkim w podejściu, jakim prezentowaliśmy na placu. Zbyt mało agresywności, zbyt mało ambicji, woli walki. W ten sposób nie da się grać. Tak prezentować. Myślę, że tutaj nie może gdzieś tam wdzierać się w nasze myśli to, że jest to puchar, a nie liga, to można się trochę oszczędzić i tak dalej. Nie, to nie jest to, co bym chciał, żeby zawodnicy prezentowali i myśleli, bo wychodząc na parkiet, nieważne w jakim meczu, czy to jest towarzyski, czy pucharowy, czy ligowy, trzeba dać z siebie 100% i po prostu wyjść z dumą i z twarzą, nawet jak się przegrywa. Niestety dzisiaj żeśmy przegrali z głowami spuszczonymi w dół. Przede wszystkim gratulacje z Jana Zapresu i życzę mi powodzenia w następnej rundzie pucharu. Myślę, że nie jesteśmy wystarczająco co dobrym zespołem, żebyśmy mogli mieć takie podejście, bo obojętnie czy jest to liga, puchar, mecz towarzyski, charytatywny. Myślę, że musimy maksymalnie podejść do każdego meczu, żeby nabierać doświadczenie. Bardzo się cieszę, ja osobiście, że podnieśliśmy się szybko po tej przegranej w Zielonej Górze. Niestety znamy przebieg spotkania, było, minęło, trzeba to zostawić za sobą, a z drugiej strony trzeba wyciągnąć wnioski na prawie spotkania. I myślę, że w tym dzisiejszym to pokazaliśmy. Od pierwszej minuty naprawdę zagraliśmy bardzo intensywnie, agresywnie. Każdy, kto wchodził na boisko, wnosił jakąś nową jakość, nową energię. Nawet Paweł Szpica, który grał 5 minut, już potrzebuje pochwistlenia w szatni, dlatego to świadczy o tym, że dał siebie wszystko. I naprawdę uważam, że to jest dobry prognostyk przed sobotnim spotkaniem z Turowem z Mazurem, gdzie dla nas bardzo ważne spotkanie, jeżeli chcemy być cały czas na górze tabeli. O to w końcu gramy, prawda? Żeby być w pierwszej szóstce i cały czas z tego się trzymamy, nic da się nie zmienić. Dlatego jeszcze raz cieszę się, że wygraliśmy to spotkanie, że wygraliśmy więcej niż 10 punktami z nawiązką, dlatego teraz z optymizmem pewnym patrzę na sobotnie spotkanie. Hello everybody. A few words just about the game. We tried to save some energy for Saturday game and to have more players involved. That after long trip that kind of game that we had today, guys showed really character, and I'm very happy. From the first moment, whoever stepped on the court showed that he's concentrated, ready to play, and we managed to win the game over 10 points, and we managed to save some energy for the guys for the side of the game. Oh.